Witajcie, 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 witajcie w kolejnym odcinku na kanale, tym razem z Wodką Montest, z NS Peckonem, który wybrał dwulufowca. Ale dzisiaj challenge, gramy tylko TESOL LT, czyli nie wiem, ja to nazywam TESOL Lite, ale no, nieważne. A więc NS Peckon ma challenge, że od kogo umrze, to od tego bierze czołg. Taki bierze czołg. Dziesiątego tieru, bo gramy dziesiątkami, bo tylko tutaj można grać dziesiątkami na komonteście, bo dziewiątkami was nawet nie wylosuje. No. A więc zaczynamy. Ładowanie tego. A mamy trzy lajty. O. Raz, dwa. No, Ebra, Manticore i ciebie. Boże, ty wiesz, jaka Manticora jest OP? Wiem. Jedziesz po Artę od razu. Masz pila. Dobra, widzowie, już jesteśmy w runcie. I ogólnie moim zdaniem TESOL LT to jest spoko czołg, ale bym powiedział bardziej, że to jest med niż light, bo ma bardzo mało HP. Znaczy, każdy light ma mało HP, tylko że to jest taki dziwny czołg. Nie wiem, czy dziwne to jest dobre powiedzenie, ale w ogóle nie ma kamuflażu tak naprawdę. Kamuflaż to jest zero. Nie ma go, brak. Kurde, już myślałem, że go wysnajpię. Działo tutaj w tym 100 LT jest, no spoko, spoko bym powiedział, że jest dobre. Myślałem, że to wiesz, nieistniejące. Pancerz w tym czołgu nie istnieje. Tym bardziej od pleców, jak ktoś was weźmie, no to już tak naprawdę rip. Tym czołgiem powinno się moim zdaniem grać jak med, czyli kampisz i snajpisz tak naprawdę, a nie podświetlasz. A to może tylko dlatego ja takie mam zdanie, bo nie potrafię grać lightabi, ale... Nieważne. I ogólnie tam jest chyba EBR. Tak? To jest EBR? Nie, to... Tak, to jest EBR. No i nam podświetlił Artę. Ej, Artę nam podświetlił. EBR. Haha, Manticora już nie żyje. Chciałbym, ale ją chroni ten. Light, dwa lighty. O kurde, nasza Arta w nią walnęł. Chroni ją ten. Niszczyciel i dwa lighty. W sumie już żaden light, ale na pewno tam jest niszczyciel, który ma mnie na hita albo dwa. To zależy, co to jest. Jak to jest lodówa, jak tam lodówa kampi, no to ma mnie na hita. Lodówa ma prawie chyba wszystkie kampi na hita. No na dwa, niektóre. Tak, lajty to było 100% na hita. Kurde, no... Źle snajpie, źle snajpie. Boże, wyjedź tym lightem. No naprawdę nie wtrafiłem, ja jestem aż taki ślepy, takiego mam zeza. Najwidoczniej. I nasz EBR nie żyje. Jestem jedynym lightem, który powinien podświetlać oczywiście, no ale co robi? Nic nie robi. Kampi. Ała. Aha, podświetliłem się. EBR mnie podświetlił. O! Lodówa, która chroni tego. Kurde. Nie martw się, mówię, że już wygraliśmy. Lodówa mnie zabiła. Oglądamy, jak dwulufowiec gra NS Peckon. No gra jak Hewik, czyli wjeżdża w słup. Nie ej, Arta tam była, Arta tam była, jedź. Tam za ten budynek, tam jest Arta. Za ten budynek. Trudno, że jest tam, kurde, tam są dwa niszczyciele, ale tam jest Arta. Tam są dwie lodówki. No tak. O, ale jest tam Arta.
O, Arta. Oj, a do Arty to już nie żyje. Arta umarła właśnie. Co? Nie, jeszcze żyje. 91 HP. Skoro Arda. oni nam chcą kapować, no to ja też idę kapować. O, Arda już nie żyje. Zanim się dostanę do ludki. Tak. Jadę za ten trap. Oni się jadą załatwić tą lodówkę. Dobra. Chyba wiem odpowiedź. Ja ZW, lol. A jednak trafił. Trzeba zmienić miejsca. No, jakim cudem tym nie strzelasz? Miałeś jakieś dobre strzały? Ej, chyba nie zadałem zerowy ninja. O, i tutaj się wjedzie. I teraz będziesz odbijał. No nie wiem. No chyba, że dostaniesz od lodówki. Było 25 sekund i po co ja pikowałem? No bo lodówka strzela z tych... dobrych Nie, bo mnie lodówka strzałów. Nie trafia, mnie trafia Esterfall. Lodówka, Śmiech. lodówka, macie na hita. Lodówka, lodówka w ciebie, snajpi. Oj, walony ten Esterfall jest i skąd ten Esterfall strzela i skąd on tak szybko to przeładowuje? On przeładowuje co sekundę. On wydał we mnie 15 strzałów w milisekundę. Więc teraz Esterfallem muszę zamknąć. Na szczęście Esterfallem potrafi grać. Ester V 8 minut, znaczy 8 sekund przeładowywuje. Chyba tak troszeczkę za dużo do mnie strzelał. Teraz tu. Ty. O, 8 tier Ester V S1 to premka, kupię. Tylko dlatego, żeby jakiś for fun sobie zagrać nim i pozabijać ludzi z kampienia. Z kampy jakieś. Kupujesz premkę dziesiątka? Nie, nie ma dziesiątki premki jeszcze. Znaczy, na razie. Są. He? Są takie w kolekcjach. Aha. No to kolekcjonerskie, ale to nie są premium. No. Dobra, to są nadal trochę premium. No to mam tak. T62A. No to kupię. No i oczywiście to, co ma więcej penetracji. biorę tak. Turbo sprężarkę, wentylację i to, żeby wspomóc penetracji. Aha, co ja zrobię? To i to. Teraz tak. To. Cyk i zrobię go szybko malowanie.
Ale ładny zielony. Nie no, ale kamuflaż. Cyk. Cyk. Albo nie, bo to jest brzydkie. To. Ile ty to będziesz robił? No, już kończę. No, już skończyłem, lol. Jeszcze sobie ulepszę. Ok. To jak mogę, to ja to robię. O kurde, minimalny damage to jest 423. A nie, minimalny to jest 320. O, już mój nie wiem, ile ja mam. A ten testo LT ma 300, 300 minimalnie. Mój nie wiem, ile ma. No to tam masz obok. Tam pod tym złotem, srebrem, gwiazdkami, jak klikniesz firepower, to tam masz average damage i to jest to. 390. No cóż. Ale fajnie, nigdy nas nie wbije i nie zacznie gadać, tak jak na Max 3. I do nagrywek będzie do nagrywek będzie max 50 użytkowników mogło dołączyć. Widzisz moje malowanie? Nie. A jak już? Moro, różowe działo i flagę Polski. A ty widzisz moje? A jakie masz? Takie... Te, klanowe coś. Klanowe? No, takie pioruny i w ogóle. Nie, nie widzę. Takie pioruny. A widzisz tego malowanie? O tej, tego? Tak, widzę. Aha. Gdzie jechać? Czy to zostać? Nie wiem. Ja to zostałem w sumie. Wiesz co? STRV to jest joke na snajperski. No wiem. To mi był dobry wygląd w ogóle na tamtą może. Czekaj, może ci coś tutaj wykryję. Nie przejścia. Może ci coś wykryję. Nie próbuję coś wykrywać. Weź sobie obal to drzewo i... To nikt nie pojedzie. W razie czego się przemieszcza, bo to jest dosyć szybki czołg. No to jest dosyć szybki. Patrz mi tego leoparda, co się mu dzieje? Tu nikogo nie widzę. 15 czołgów pojechało na niego. I dlatego ja zmieniam miejsca. O, wykryty zostałem. Cofam. Bo mnie zdejmą na parę strzał. No tam jechało 5 osób. O, już z pleców dostaję. Wiesz co? Bo oni tu u góry kampią. A tam nikogo nie ma. Przydałaby mi się pomoc. Może postaram się coś zrobić. Dosłownie, to jest miliard osób. This Janusz Sog.
Oni mnie od pleców chcą chyba zrobić. Jakim cudem ten BC go nie wykrył jeszcze? BC? Batchat? Ja mam 5 sekund przeładowywania. Gratuluję, Batchat, jakby nareszcie wykryłeś. No kurde, mnie wykryto. No. No Marcie, już jadę snajpić. O, Artę wykrył. Z dwoma jak panzerami. Ej, 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 Artę wykryłem. Wiesz, jak ja umrę od Manticory, to ja... z będziemy pojadę. Aha, umarłem od... Jeszcze słuch... Mam wysłać mi git, dzięki. No i git, teraz będę grał Manticore. Fel. Object. Nie. Jadę bagnem. Affirmative. Ej, bo mausy w siebie strzelają. Hitler. Świetnie, zostałem w ogóle prezydenta prowalonego. Pospieszam mausa. Pospieszam mausa. Jak sama prawdę prawie, że. Więc ja to jadę do was. Maus mnie przepycha. Bo jakby mój pancerz nie istnieje. Ej, zatrzymuję mausa. Ej, bo mausy mnie miażdżą. Ej, bo maus we mnie, na mnie najesz. Co tu się dzieje? Ej, bo mnie pod mapę weź. Jakim cudem wy mnie traficie? Co tu się jakim stało? Jakim cudem wy mnie trafiliście? Falony Ebr. Błagam was, mausy, weźcie zabicie tego Ebra. Oho, odbiłem od mausa mojego, naszego mausa. Ja bym to odbijesz od takiego grilla 15. Tak. Weź strzel w tego mausa. Nie, ja jestem z nimi. Nie jedziesz, nie jedziesz. No dlaczego? No bo ja. Weź zabitego Ebra. Nie, nie zabiję za to, co mi zrobiłeś. To mój kolega. Dobra, wyjedzie S100. No to niech se jedzie. 15 innych czołgów. Te mausy zdechną. Te myszy zdechną. No. Świetnie, że sobie rozwaliłem kolejny budynek. No, ulubiona robota. W sumie to ja nie powinienem tak grać grillem, bo w tym grillu nawet pancerza nie ma. O kurde! Oni postanowili dodać pancerza do tego. Maus mi rozwala budynki. O! Czołg. No dziękuję, żeś musiał Maus mi tu wjechać i musiałem ci trafić. Ty nie widzisz, co tu się dzieje, jak tym grillem tutaj wjeżdżam, jak gdyby nigdy nic. No kurde, co mnie tyk popycha, no aha, mausem. No trolle, kurde, grają w tej grze, Jezus Maria. Było nie wkurzać mausów. Ale to nie mausy, nawet. Nie jest z tego. No ja nawet ich nie wkurzyłem, to poza tym one. Aha. Przez tego żula mnie 60 TP zniszczyło. Ha. Nie martw się, wygram to za ciebie. A przede wszystkim niszczę to G. No chyba, że mi ktoś ukradnie kina. Arty, jedziemy po was. Bójcie się. Ja wam każdą artę na hita. Świetnie, że tu jest jakiś Estu, który ma pancerz nie do przebicia z... Ale nie potrafię nikogo przebić.
Ale geje. Dobra, ktoś dostał. No to nie ma art, no nie ma art. Będziesz moim pancerzem, obiekt. O, no, no i dobrze, bo on mnie wypchnął. Obiekt, musisz być moim pancerzem. Obiekt, nie wyjeżdżaj, stąd my kapujemy. Obiekt, ty trolu. Strzelę w ciebie, mi pocisków nie szkoda. Powiedział mi dziękuję. Podziękował mi, że w niego strzeliłem. Manticora. Obiekt po nią jedzie. O! Manticoru! Manticoru! Nie, nie strzelaj do mnie, Manticora. Nie, auto, nie, auto, nie, auto, nie, 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 nie. Idzie do mnie. Nic się nie zmieni. O, to jest ruska mapa, spójrz ze z tyłu. O! Wygląda to bardzo jak Czarnobyl. Ale taki jeszcze w budowie. Ty, to może jest, są okolice Czarnobyla? Nie, bo to jest piasek. No, to może być Kazachstan. Ej, właśnie. Dlaczego rozwaliłeś tych... tą młodą pannę i... panną... tą młodą... parę. No cóż, mieli pecha. Aha, no to idziemy im kapować. No idealnie, my nie możemy kapować, to my im skapujemy. No, ale drift. Ale świetna mapa do niszczyciela, no powiem, no. Pomocy? Co, mam zasnajpić kogoś? No tak, tego... Zaraz będę martwy, poczekaj. Przez ścianę mnie lodówa zabiła. A ja dostałem przez... znikąd. A nie, nie przez ścianę, chociaż nie wiem. To jest lodowa taka dobra ma mapa. Aimbota. A tam jest jeden niszczyciel versus... dobra. Niszczyciel... czy to jest foch, to sobie poradzi. No nie wiem. Tutel by sobie poradził. No wiem. No chyba, żeby go obkrążyli. Super koń. Lodówa. W sumie umrzeć od super konia to by nie było źle. Lodówa, jedź po tego super konia, ja go dobiję. Ale ona super konia z tyłu ma na hita chyba. Nie, na dwa. No nie trafiłem, nie trafiłem. Nie, nie strzelaj do mnie. Nie, nie do mnie, nie do mnie, nie do mnie, do lodówy. No. Dobra. Kurde, jaki to skuczny. Widzę, że BZ mnie bierze jako prywatny pancerz. A widzisz ten, widzisz mój ten... BZ75, nie uciekaj mi. Widzisz moje malowanie. BZ mi uciekł. To masz jakieś malowanie, znowu nie masz malowania. Dobra, jej.
Czekaj, jedź pierwszy, ja ci dam turbo. Bliżej, ja cię widzę przyciągnię. Poczekaj, bo obracam się na ciebie. Aha, nie chcesz turbo? Ja radzę z tobą do tyłu. Wolałbym, żebyś zniszczył te artę. Dwie. Jedź po te arty, nie... Ale ja po, ale nie ma, ale nie jest bezpiecznie jechać po arty. Będziesz samym środkiem. Nie. Jadę drugim bokiem. Po co ja tu jechałem? Ja nie mam pancerza w ogóle, przecież Maus nie ma pancerza. W ogóle. Jak to? Wiem, że to jest najbardziej opancerzony czołg w całej grze, ale mniejsza o to. Poświetliłem się jej. Obracaj się, obracaj się, obracaj się. A. Boże, tu są same średnie wszystkie. Ja jestem jedynym lightem. No jakim cudem to nie odbija? No kurde, ile ich tu? Więcej matka was nie miała. O, odbiłeś, bez? Ty w ogóle nie strzeliłeś. No i ciekawe, jak ja mam jechać artę, jak to jest miliard osób. Jakby to jest pierwsze, co ja robię Manticorum. Ale Manticorum no to jakim cudem to nie było czasami, jakim cudem tyś nie przebił, gościu. Dobranoc. I koszet. Musisz spać, gościu. Było mnie nie bić. Jedziemy teraz po Manticore, bo Manticore mnie będzie wkurwiać. Ha, dostałem od tego. Przez ścianę. No chodź o tym. Dostał. No i dobrze ci tak. Aha! STB1! Świetnie. Jedzie aha, kapować. Bo on po arty pojechał. Mądry. Dlaczego ta arta? Co ta arta robi? Ucieka arta od powinna niego. Do mnie przyjechać. Tak, żeby damage'a nie dostać. A, GG. Wygraliśmy. Wiem. Jadę tam do miasta, bo w mieście są OP. Dobrze, że mam ten. Kurwa sprężarkę. Też mam turbo sprężarkę. Aha, turbo sprężarka na lajcie, polecam. Pomagam ci jechać. Aha, czyli nie jeszcze potrzebujesz. Cię mi tak przepycham, że ty mi nic nie pomagasz. Pomagam. No to mnie przestań przepychać. I patrz jakie turbo, aha. A, rozumiem, że mam być twoim żywym pancerzem. Nie. Chciałem weź strzel do tego Udesa. Nie przebiję go. Chyba. Dobra, odbiję. Od Udesa. Nie przebiję go. Ma no co powodzenia w przebijaniu? Ma pancerną wieżyczkę jakąś. A ja nie mam wieżyczki. Aha. Ja jadę po prostu rozmontowany. Ja na rowerze tu przyjechałem. Aha. O, Manticora nie żyje. No cóż, miałam pojechać samym środkiem. Dosłownie. Uciekaj, idź po ciebie. A nie, dobra, widzę, że jesteś wspaniały. No, ja tu mam drużynę. Ja tu mam prywatny pancerz. Ja za nimi stoję i dostał. Nic nie robię. Ja się nie spodziewałem, że dostanie. Uważa, bo jedzie do was T57 Heavy, który dostał Malowa potem. A zabiłem Mausa! Zabiłeś Mausa? Czy go przebiłeś? Aha, zabiłem. Nie, nie zabiłeś, bo to jakiś herogrek. No kurde, zabrał mi tego.
Tutaj przebywam. Jadę do was. Będę twoim drugim żywym pancerzem. Minotauro nie chce, żebym tu kampił. Mam 19 HP. To czekaj, dobijecie. Jadę cię dobić. I cię dobiję. Minotauro, rusz dupę. Aha, od tyłu. Obiekt. Od tyłu obiekt. Mhm. 268. Nie, muszę się obrócić. Wiem. Poczekasz obiekt, muszę się obrócić. No, ludzi, wygraliśmy. Kolejna wygrana jako mały. Kolejna wygrana jako T100 LT. T100 LT, mimo, ale... że nie żyje. Tak. Jako taki przypalony flag. No trudno, ale dostałem tego. 900, ten, dostałem z kontem premium 2599. Kurde, bele, muszę. Muszę o jeden dzień kupić, aby mieć kolejne 100 dni. A to ile masz dni konta premium? 100 obecnie. Okej. Okay. A ile masz golda? 942620. Mam więcej, bo ja mam 5k, znaczy 500k. I mam 128 dni konta premium. A teraz 152 dni konta premium. 152 dni. No dobra, to mnie to leni. Ach, uwielbiam małusy, to jest dobre. Ja im zadaję, Demar. Jestem twoją żywą tarpą. I rozwalamy wszystkich. Aha, napisałem trudby. Kurde. Ale dobre maliny. Świetnie. W galaretce są takie żelkowe. Tak. Czekaj, dam ci malinowego. Masz. Dzięki. No tak szczerze, gdybyś tu był obok mnie, to bym ci na serio dał. No i się okazuje, że kurde, ty masz, niech zgadnę, masz 1,63 m. Nie. A to ile? Czekaj, nie zgadnę. Nie pamiętam. Aha. No, ale mam więcej. Cztery arty. No to takie, tak, ogólnie to bym przy tobie był karzełkiem. Mam życie tak. Ja nie, mam no, może nie byłbyś aż tak mały. Ja mam 1,43 m. To na pewno jestem wyższy o jakieś 10 cm. Nawet nie wiem, czy 20, to jest bardzo dużo. Czyli o dwie głowy byś był ode mnie większy. Może mowa. Ale się odbiłem. No, nawet mnie nie dogonisz. W sumie, jadę tam na lewo. Ok. Albo nie, w sumie. Czekaj, to jest miasto czy airport? Ale to jest odkryta mapa. To jest snajpienie, jak nie wiem. Ej, jakiś typ. Ej, EBR gonił tego. Samolot. Za 400? Widocznie też jest samolotem.
Mam już przewagę. No i już żarty strzelają. Dlatego ja zawsze, jak jestem Manticorą, to ja zawsze pierwsze co robię, to jadę po arty. No, prawie, że na tej mapie ciężko mówię, jechać. To. Prawie, że nie wjechałem na tą górkę, ale mniejsza to. Na tej mapie ciężko jechać. Będzie toń po arty. Jadę ci pomóc, Holly, nie martw się. Nastrągam. Tym mausem. I też dostał. Nie polecam. Idź tam do tego Horiego, ja idę tam na prawo. No kurde. Prędkość. Super, oni daleko. No kurde, co on robi? Co, próbuje cię zabić? Tak. Cofam. Przez niego nie wtrafiłem i zmarnowałem pocisk. O Jezu, taki pocisk zrobił. No ale mnie prawie zabił. Pomagam is. Już pomagam is. Is. Nawjeżdżam, czekaj. Dobra, odbiję. Okej. Okay. Pisało mi 100% na przebicie i nie i tego. W sensie był zielony... Kółeczko, ja dostaję z 15 stron od twojego sojusznika z drugiej strony. Nie przebijesz. A jednak przebijesz. Kurde, bo oni nam... Mogą mnie wszystkich snajpić z wszystkich stron. Ja zaraz stąd spadnę i zamierzam... Dlaczego jak pan Zerbi zadał 3150 HP, nawet nie trafiając mi w magazyn amunicji? No, uniki wale. Teraz muszę grać jak pan Zerbi. Ucieczka! Dum 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 dum. Absolutnie. Ucieczka! Brat mnie nawet nie dogoni. Oni mnie nie dogoni. Arta jedzie! Arta ucieka od nas. Arta jedzie na samobójstwo. Jak to pan mówi? Bardzo łatwo odpowiedziałam te pytania. To... Teraz coś. To chyba. Albo turbo sprężarka. Wyjdę w turbo sprężarkę. Aha, Arta. Za 316? Warte? Nie. Lodówę. Za 340 centuriona? A nie, to nie centurion. Mam killa. Świetnie. A ja sobie śpię. Oła, Conqueror. Już kończymy ten odcinek i...